błogosławieństwo pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Przypomina ono prawdę wyrażoną przez świętego Pawła Apostoła słowami: czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Spożywanie posiłku jest także czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu. A na największe święto zmartwychwstania święcimy także pokarmy. Jakie dary przynieśli Państwo do święcenia w tym roku? Tradycyjnie. Chlebek, szyneczki, wszystko co w koszyczku powinno się znaleźć, pisaneczki, no i sól, baranki, chleb, oczywiście pieczywko, plus dodatkowo jeszcze pieprz, inne rzeczy, które tradycyjnie w koszyczku się znajdują. Wszystko, jajeczka. Co przyniosłaś jeszcze? Ciasteczko, tak? Co przyniosłaś do święcenia dzisiaj? To samo co babcia. To samo co babcia? Wędlinkę, jajka, chlebek, babkę, baranka. Coś jeszcze? To wszystko. Tyle. I kwiatuszek. Tak. Czy kwiatuszek ma jakieś znaczenie? Nie, wiosna.